Hej, 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 moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku Planet Crafter. Tak właśnie, kochani, wracamy sobie jak najbardziej. I tak, ja już zrobiłem nagrywkę dwuminutową przed sekundą. Ale, musiałem ją przerwać z pewnego powodu. Otóż, odezwał się pewien twórca, który chciał, abym nagrał jego grę. Co dodatkowo, owy twórca jest z Polski i robi tą grę sam, więc tylko kończę Planet Craftera i od razu lecimy z serią właśnie z owej gry. I kochani, jakie mamy dzisiaj plany co do naszego Planet Craftera? Na pewno napijemy się wody, to jest priorytet. To jest priorytet. Musimy sobie ogarnąć dzisiaj ten projekt. Tutaj chcę roślinki postawić, więc bardzo by się to przydało. Myślę, że może zaczniemy kolejną odnogę w tą stronę. Jeszcze tak się zastanawiam, jakby to zrobić. No i oczywiście tutaj będziemy robić kolejną odnogę, żeby to sobie jakoś tak ładnie zsynchronizować. Dobra. Robimy pomieszczenie. Jedno pomieszczenie. Tutaj zabrakło nam tytanu, z tego co widzę. Więc od razu sobie pozbieramy trochę surowców. Dzisiaj będzie taki przegadany odcinek, raczej ze zbieractwem. Ja wiem, że wy bardzo lubicie takie odcinki ze zbieractwem. Ale cóż, takie też muszą być. Tutaj nic nie ma, dlatego sobie włączymy, żeby cokolwiek widzieć. Kolejny tytan. Zbieramy. Jak to wygląda? Jeszcze trochę możemy zabrać tego tytanu i resztę raczej bym chciał się skupić na żelazie. W następnym odcinku myślę, że pójdziemy na tamten wrak. Ale to już w następnym odcinku. Na razie skupiamy się na budowaniu bazy i zwiększeniu naszego indeksu terraformacji, bo to też jest bardzo ważne. To jest też bardzo ważne. Dobra, żelazo już jest. Żelazo już jest, szukamy dalej żelaza. Znaczy jest i nie jest w sumie. No i muzyka się chyba skończyła. Przynajmniej część muzyki. Tu jest krzem, plułeś szyro na krzem. Potem krzemu nie będzie. Coś tu jest? Nie, tu chyba nie ma nic. O nie. O kurka wódka, patrzcie jaki myk. Złota figurka, pręt irydowy, tego jeszcze nie znamy. Uran! Odblokowano osiągnięcie Golden Flower. Złote nasiono 600% nożnika tlenu. I tu jest jeszcze 300. Jestem uradowany. Jestem uradowany i to mocno uradowany. Kurde, takie piękne zakończenie dnia dzisiaj mam. Normalnie, aż chce się siedzieć i nagrywać. Nawodnienie nam spada i to dosyć mocno. Myślę, że powoli musimy wracać, bo już nie mamy tlenu. Pełny ekwipunek, no właśnie. O ile w ogóle dojdziemy z tym tlenem? Tylko pytanie, czy my z tym tlenem dojdziemy. No więc mówię, teraz zajmujemy się maksymalnie mnożnikiem terraformacji, żeby jak najwięcej tych schematów sobie poodkrywać, bo z tego co mi wiadomo, to są inne pokoje. Są inne pokoje, które pozwalają właśnie łączyć to wszystko tak jakby w jedno. Ale to myślę, że sobie będziemy ogarniać już, jak to odkryjemy. Dobra, tlen naładowany. Prosta kapsuła mieszkalna. Ja wiem, że tutaj brakuje podestów. Ja to wszystko wiem. Ale na razie. Na razie mało mnie to interesuje. Żelaza nam znowu brakuje. No to żelazo to jest bolączka. Totalna bolączka. Dobra, ale tak. Zasadźmy sobie nową roślinkę. Tu mieliśmy chyba te słabe roślinki, które miały brak właśnie tlenu. No nie, no 7,2. 1,8, nawet to chyba najlepsze, ma 2,4, a to ma 7,2. What the fuck? What the fuck? Nie no, pięknie. Złota figurka. Czy my to możemy... No, kliknij prawym wszystkim myszy, żeby zbudować. To zróbmy sobie ten czołg na samym środku, co wy na to? O, będzie nam lufa a to nie jest czołg, to jest kapsuła. To jest kapsuła, nie było tematu. Nie było tematu. Ja wiem, że pierdzielnik w skrzynkach standardowo. To jestem ja, Shiro. Witam, dzień dobry.
Miło mi. Więc tak, o, otrzymana nowy schemat szafka, w końcu normalne szafki, zaraz pójdziemy zobaczyć, co dokładnie daje to wszystko. Więc mówię, ja w stosunku do innych osób, które to nagrywają, a widziałem co prawda trochę gameplayu z tych gier, nie wiem czy później te osoby tak to nagrywały, ja postaram się zrobić to wszystko ładnie, symetrycznie, tak jak mi się to widzi, krzem dalej, nie chcę krzemu, niebieska skrzynia, idziemy po nią. Skoro już tu jesteśmy, może zaraz i zaliczymy ten statek, no, chociaż planowałem w następnym odcinku. Tytan, takie 2 na 10, takie 2 na 10. Ale że złota skrzynia tutaj, kurde. Wow, ile tutaj jest rzeczy. Ile miejsca. Żelazo. Wody im brakuje, już masz wodę. Tytan, tytan, tytan. Magnes, tytan, 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 krzem, krzem, na krzem plujemy, krzem mnie nie lubi, ale krzemu też nie lubię, więc spoko. Żelazo. Na żelazo nie pluję, bo żelazo jest ważne. Krzem. Na serio zaraz tam pójdziemy, co tam się, tam coś jest, coś tam się odznacza. Kurde, ta mapa jest naprawdę wielka. Ja myślałem, że tu raczej będzie tak spokojnie dosyć, ale widzę, że nie. Wow, coś się zbugowało. Brakuje nam tlenu powoli, no ale cóż, no, no trzeba... nie, krzem, plujemy na krzem. Pu, hat, pu. Żelazo. Tam nie opominałem, nie ominąłem. Zatarkę możemy wyłączyć w sumie. Wchodzę z zatarku jak pika. W ogóle nie wiem, czy pamiętacie, wspominałem wam o tej drukarce 3D, którą zakupiłem ostatnio. Naprawdę, kurde. Osoby, które się zastanawiają nad zakupem drukarki 3D, 100% polecam, naprawdę polecam, tylko jeżeli kiedykolwiek będziecie chcieli sobie kupować drukarkę, to nie kupujcie typowego Endera. Ender jest dosyć drukarką słabą, chociaż ja właśnie taką kupiłem, no ale trudno, błąd pierwszy, kiedyś może na pewno zmienię, może na pewno, masło myślane. Już masz tlenu, i ten nie chce. Mamy trochę tytanu. 5 sztuk. Myślę, że na razie starczy tego tytanu. Uj, chyba mi gardziołko pada. No i oczywiście co? Wiadomość o godzinie. Jest godzina w pół do pierwszej. I jakieś powiadomienie oczywiście musiało przyjść. No kurde! Więc tak, słyszycie moje powiadomienia. Telefonu. Przepraszam, nie wyciszyłem. Mówię, miałem dzisiaj dosyć sporo pracy i tak jakoś wyszło. Że nagrywam to w późnych godzinach. A więc tak, i naprawdę polecam, jeżeli chodzi o druki 3D, to jest po prostu no, mistrzostwo. Mistrzostwo totalne, jeżeli jesteście majsterkowiczami, ewentualnie nawet czasem potrzebujecie jakiegoś głupiego plastiku do sztukowania, to jest po prostu piękna sprawa. Nawet ta drukarka może sobie stać, jeśli nie chce w sumie. Więc jeżeli wam coś jest potrzebne, dopiero wtedy ją uruchamiacie, ale normalnie osoby, które coś tam sobie modelują, czy nawet nie, no bo jestem laikiem, jeżeli chodzi o modelowanie i bez problemu sobie wszystkie rzeczy sam modeluję, no czy jakieś pudełeczka, czy jakieś, nie wiem, obudowy do schematów, do płyt PCB, no mówię, to jest po prostu rzecz genialna, jestem naprawdę po prostu zauroczony tym wszystkim. I robię sobie taki pewien projekt, ale z tym projektem to ja oczywiście już powiem w najbliższym czasie. W ogóle na Discordzie, kochani, pełny ekwipunek, dobra. Na Discordzie, kochani, zaczynamy powoli release'ować bota ekonomii w wersji 1.0. Czyli po prostu możecie tam zbudować sobie kasę i zapisanie i tam za różne rzeczy, które bot wymaga. Dodatkowo, dzięki temu, że zbywacie tą kasę raz na jakiś czas, a te czasy są częste, znaczy będą często, bo jeszcze bot nie wyszedł, będziecie mogli wygrać grę, ewentualnie właśnie coś z druku 3D, czy na przykład, nie wiem, czasem będę próbował jakąś postać z gry danej zrobić i tak dalej, czy jakiś sprzęt komputerowy, również możecie to dostać na naszym kanale Discorda, więc zachęcam was jak najbardziej do wchodzenia
i do uczestnictwa z nami właśnie na tym Discordzie, a jest nas już sporo osób, więc myślę, że jakoś możecie sobie z tego skorzystać. Dobra, tylko tak, bo ja jeszcze nie patrzyłem, co dokładnie potrzebujemy. Co dokładnie potrzebujemy do tej skrzyneczki? 3 żelaza. No, czyli tak standardowo. I żelazo jest potrzebne wszędzie. No kurde. Palmy pana. Nie, no teraz jest luksus. Teraz jest luksus. Wszystko zbieramy, wszystkie materiały. Wszystko idzie do tamtej szafy. Zaraz mi miejsca tam też zabraknie i będę płakał. Ja zrobimy więcej tych szafek, ewidentnie. Tylko no, tego żelaza naprawdę jest mało. Ja myślałem, że tych surowców tu będzie normalnie multum, ale wcale tego tak dużo nie ma. Wcale tego tak dużo nie ma. Dobra, to nie. To sobie wkładamy. Pyk. Wszystko jest uporządkowane. No i wiadomo co mamy. 5 sztuk żelaza. 3 tytanu jako tako. No odpierdziel. Mamy bakłażana. A i rozumiem, że to się od razu zasadziło. Pięknie. Ile daje bakłażan? 25. No tak 2 na 10. 2 na 10, ale lepsze to niż nic. Lepsze to niż nic. Co my jeszcze sobie odblokowaliśmy? Mamy wegetubę. Potrzebujemy lodu. Lodu i jeszcze raz lodu. No i standardowo żelazo. I chyba krzem, tak? Tam był krzem. Kurde, czyli nie mogę już popluć trochę na krzem. Szkoda, bo poplułbym jeszcze bardziej. Kurze mi ten krzem. Kurde, mogli zrobić jakoś inną tą grafikę tego krzemu. Dobra, chodź. Już tak z braku laku cię wezmę. Zbieramy lód, bo od razu nam się do wody przyda. Lód się pięknie odznacza, chyba że potem srebro wejdzie, o ile jest. O ile jest. No chodź. Co tej wegetupy było? Trzeba magnes jeszcze. Magnezu chyba też za dużo nie mieliśmy. Żelazo. Więcej loda. Dajcie mnie loda. Ile mamy lodu? 2, 4, 6, 8, 10 sztuk. No niby teraz byłoby dobrze, ale jeszcze potrzebujemy trochę tego lodu na wodę. 4 miejsca jeszcze, czyli trzeba bardzo dobrze to rozplanować. I myślę, że teraz 3 kawałki lodu, akurat jedno na wodę, 2 jeszcze na te wegetuby. No maksymalnie z tlenem lecimy. Maksymalnie z tlenem lecimy. Potem lecimy oczywiście w wiertnice, które również będą potrzebne. W ogóle ta reformacja zaczyna troszeczkę przyspieszać dzięki tym kwiatom, które miały 600%. No widzę, że to coraz szybciej idzie po prostu. Coraz szybciej. Dobra, jesteśmy na miejscu. W ogóle mam... Na OBS-ie mam dziwne... Fuck? Urządzenie do przygotowania wideo? What the fuck? To jest najlepsze, jest włączone. Ja na kamerki nie mam. Nic na ekranie się nie pojawia? Nie. Może jakiś błąd. Cóż, zdarza się. Zdarza się, zdarza. O i tu sobie te wegetuby poustawiamy w oddzielnym pomieszczeniu. O, tyk. Magnes krzem. Plułeś na krzem. Plułeś na krzem. Nadal pluje. Nadal pluje. Dobra, lód jest. Nadal pluje, ale czasem trzeba jednak złapać tego krzemu troszeczkę przynajmniej. Pyk. Ja tu mam myk specjalny, pyk. I zabrakło prądu. Shit happens, nic się nie stało, spokojnie. Aluminium 2 kobaltu, aluminium 2 kobaltu. I aluminium też gdzieś było, no właśnie, 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 właśnie. Chyba nasz pierwszy, a nie pierwszy. Nie pierwszy i nie ostatni. Zniszcz mi to. Dziękuję. Trochę w drugą stronę jest ustawione. O. Co i tak by było idealnie, nie?
No i ruszyło. Widzicie, mówiłem, żeby nie panikować. To nie, nie, nie. Aluminium magnes. Aluminium i... To nie jest aluminium, to jest aluminium. Zróbmy więcej. W ogóle żelazo i krzem zużywa. Żebyś zaraz Shiro nie płakał, że plułeś na ten krzem znów. No i tu się nie da już. Utk. No i poszedł family content się, za przeproszeniem. Niski poziom nawodnienia, nie przeszkadza mi to. Żelazo, magnes, krzem. Krzemu już nie mamy. Nie mamy. Żelazo mamy. Magnezu również nie mamy. Czyli krzem, magnes. Lub Shiro na krzem i magnes. No to ma. Lód jest w miarę. W ogóle przydałoby się nowy zrzut. Przydałby się nowy zrzut. Kobaltu też troszeczkę zbierzemy, bo jednak ten kobalt się czasem przydaje. Te dwie sztuki. Wierpło te trzy. Krzem jest. I wegetu... To poch... Ja robię te dwa. Gra próbuje działać mi na nerwach. Co potrzebujemy do te trzy? Woda, aluminium i krzem. Woda, aluminium i krzem. Plułeś się na krzem. Teraz żelazo jest znacznie więcej. Nie wiem, to żelazo się zespawnowało, czy jak? Pełny ekwipunek. No, dzięki. Oj, 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 oj. Dobra, damy radę, spokojnie. Nie podoba mi się, że to tak stoi. Jakby miało zaraz spaść. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się. Na bany kopie. Jak tam nasze tuwajki? Ciśnienie 18, tlen 31. No tlen mamy teraz najszybszy. To znacznie szybszy, najszybszy. Skoro nam żelazo nie jest potrzebne, to to żelazo możemy odłożyć. Tak, tak. Krytyczny poziom nawodnienia, spoko, luz. Złoty kwiat, złote nasiono, tak. Teraz zniszczymy sobie to. Krzem. Aluminium nam potrzebne i butelka wody. Jedną sobie wypijemy. Drugą sobie zrobimy. Wegetupa. No, aluminium brakuje jeszcze. Aluminium było tu. Trzy sztuki mamy tylko. Nie ma z czym szaleć. Nie ma z czym szaleć. Wegetuby. Wiedziałem, że można do góry nogami je stawiać. Czy one są na dworzu? Kurde, no bez jaj. Bez jaj. Nie podoba mi się to teraz. Cały mi schemat zburzyło, no. Cały schemat mi zburzyło. Ło. Butelka wody. Dobra, trochę żelaza wyrzućmy. Nie! Tak nie miało być. Tak nie miało być. Tak nie miało być. Fundament. Dziękuję. Pełny ekwipunek. Mylą mi się klawisze. Wegetuba T3. Rośnie ziarnko, rośnie. 78. Kurka wódka, ale to pięknie zasuwa. Ale to pięknie zasuwa. Krzem, aluminium. Krzem i aluminium. Jeden krzem mamy. To w sumie my to przerabiamy teraz wszystko na wodę, bo już nam lód teoretycznie nie jest potrzebny. Wszystko, wszystko. Kobalt możemy zostawić. A jest krzem. Jest krzem. Naprawdę robi robotę. Robi robotę to nasionko. Naprawdę robi. Robi. To jest 300, 150.
300? Nie. Tu jest 300. A w ogóle to możemy już zacząć rozkładać teoretycznie. I 150 też pozabieramy, no a co? O, tu jest 200. Ło, to się stało. Aluminium i krzem. Aluminium i krzem. Jedno aluminium zostało. Uuu, niedobrze. Ja wziąłem krzem, wziąłem magnes. Krzem. No to niedobrze, to jednak za dużo tam troszeczkę rozwaliłem. No, ale to jestem ja. To jestem ja. 300, 300. Lecisz. Lecisz, lady, tu damy 200. I teraz to zapierdziela. Teraz to po prostu zapierdziela. Niski poziom pożywienia. Ile to już wyrosło? 63%, za mało mamy tego. Ratujemy się trochę, ale nadal jest za mało. Teraz jeszcze dwie sztuki. Tu dwie sztuki i chyba tu jeszcze coś było. My mieliśmy tu jakieś sadzonki, tak, lirma. Lirma i tylko lirma. Nożniczek, tyk, tyk i tyk. Dobra, niech rośnie. Niech sobie rośnie. To zabieramy, bo nie wiem, czemu ja to użyłem tu. Ale to wiadomo, jestem trochę upośledzony, więc musicie mi wybaczyć. Lód zostawiamy, magnes tu też zostawimy, lirma zostawimy. Lód też zostaw, żelazo, co weź. I tytan, 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 tytan. Chociaż my tu już zrobiliśmy teoretycznie i czekajcie, bo ja coś popierdoliłem. Aluminium, nie mamy aluminium. Nawet do hodowcy żywności potrzebne jest aluminium. Aluminium brak. Ale aluminium, z tego co pamiętam, było w pewnym miejscu, w pewnej mieścinie, za górami, za lasami. Woda. Wodę jedną sobie weźmiemy, racje żywnościowe w sumie też. W sumie też. Kobalt 1, 2, dobra, butelka tlenowa. Jak zwykle w nocy, ale wydawało mi się, że tutaj było również aluminium. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tu również było aluminium. Wow, ale tak dziwnie. W ogóle są trzy planety. Jedna jest zielona. Glenowa. Druga jest z tego chyba ciepłego materiału, to nie pamiętam, jak się nazywało nawet. Tu jest kobalt? Kobalt. Ładnie się świeci. Coś zielonego. A, to nasza baza, dobra. Patrzę, coś zielonego. Nie wiem, krzyczeć, kurde, nowy surowiec, ale jednak nie. Ale jednak nie. A żelazo zawsze na propsie. Tu jest w ogóle sporo żelaza. Magnes. Kobalt, kobalt, kobalt. Nie chcemy kobaltu. Bardziej się nastawiam na aluminium. Tyk. Lód, tytan, nie. Kolejne żelazo. Wziąłeś, wziąłeś. W sumie aluminium jest podobne do lodu. I to mnie może zgubić. Dobra, zjedzmy już coś. O kurde, to nie daje full. Shit happens. No dobra, przeżyję, może. My tu pół godziny siedzieć nie będziemy. Zostało tylko 6 minut nagrania. Z aluminium? Krzem. A tu? Lód. Kurde, ja tutaj po aluminium przynalazłem, a nie po żelazo i iryt. Lód. 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 Da się zejść? Da się zejść, ale tam chyba nie chcę schodzić. Aluminium. Potrzebne mi jest aluminium. Dużo aluminium. No nie, no i rydu nie wziąć, to grzech. Aluminium nie wziąć. Fuj, rydu nie wziąć, to grzech. Kurde, no nie, Boże, nie wystawiam ja takiej próby. Nie patrzę, tam nic nie ma.
Żelazo nie biorę. Kiedyś na mnie to zemści. No i nie widziałem. Aluminium. Czy mnie na kasłanie wzięło? No nie. O. Aluksy. Templujemy. Aluksy. Nie widzę tego irydu, który tam leży. Oj, o coś się potknąłem, o nie. Podgrzewacz T3. Dobra, trochę aluminium zebraliśmy. Całe 5 sztuk chyba, tak? Tak. Nie ma tragedii. Krzem, H2. H2. Może coś tu będzie? Niski poziom tlenu. To będzie. Skrzynia. Ale ty nie brałem tej skrzyni? Brałem. A nie, nie brałem tej skrzyni. Dobra, użyjmy kapsułkę tlenową. Żelazo, przepraszam, że to robię. Na ciebie nie pluję spokojnie. Pluję na krzem. Tylko i wyłącznie. Dobra, to jest iryd. O, chyba nie ma fall damage. Chyba nie ma fall damage. Dobra, teraz już mamy sporo tego aluminium. 2, 4, 6, 8, 9 sztuk. A, wezmę kobalt. Dobra, wracamy do bazy. Robimy więcej tlenu. Robimy dalszą terraformację. I powiem wam, że już chyba niedługo nawet osiągniemy niebieskie niebo, bo tutaj brakuje nam już naprawdę niewiele. Brakuje nam naprawdę niewiele. Kurczę, tam jakieś skałki są. I tu są jakieś takie skały dziwne. Są inne niż te. Tu musi być jakiś biom. O, musi być jakiś biom. No, irytuje mnie to. To wisi. Welcome home. Dobra. Jak wygląda terraformacja? 84%. Wiertło T3. Dwa tytanu. Którego oczywiście nie mamy, bo Shiro pluł na tytan. Standard. No, tylko nam tytanu brakuje. Zróbmy jeszcze to wiertełko. Może jeszcze w tym odcinku, chociaż nie, w tym odcinku to nie. I w następnym, na samym początku ogarniemy sobie błękitne niebo. Zobaczymy, czy coś się zmieni w naszym świecie. Nie, może tlen dodadzą? Ale nie, to chyba atmosfera. W ogóle patrzcie, jak się niebo zrobiło już teraz niebieskie. Kurczę. Tak sobie nie popatrzyłem na początku. Nie było takie niebieskie to niebo. Oho! Ktoś tu wrócił. To wielkie jest. Jakie to jest wielkie? Krem, aluminium, magnes. Dobrze, bo już brakowało surowcy. Pak. W ogóle może coś zjemy? 92%. To był tytan. Ekenia, już jedzenia. Oj! Nie chciałem. To grzech nie postawić. Dobra. O nie! Oh no! Zabrakło nam niestety prądu. Kobalt, aluminium, krzem, magnes. Kobalt, aluminium, krzem. Zasrany krzem. Teraz nas stać? Stać nas. Amen.
Bo tak, trzeba to rozebrać. Ja to też rozbiorę. Co zostało? Krzem został. No dobra. W sumie mogłem ją wypić, ale dobra. Tu nam chyba nic nie grozi. Znów przestawienie. Jak to było ustawione tu? To do dna. Pyk. Magnes jeszcze nam zabrakł. Nadal nie ma. Jest magnes, dobra. I robimy jeszcze jedną. Tak. Starczy. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Ja jestem filmu, grał do was Shiro, a my się widzimy w następnych odcinkach z Planet Crafter. Trzymajcie się. Hej, hej.